okej, Maciek był naprawdę szczęśliwy. Wkurzyłem się i to tak na serio. Dlatego wróciłem do domu. Mamy tak głupie osoby na tym świecie? Nie będę kłamał, to był tragiczny odcinek. Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Carnum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy program pod nazwą Na Ratunek 112. Program, który raczej rzadko występuje na moim kanale, ponieważ YouTube ma fioła na punkcie family friendly. I dosłownie, jeżeli na filmie komukolwiek staje się krzywda, to YouTube od razu blokuje ten film i nie można na nim zarabiać. Nawet jeżeli ta krzywda staje się aktorem w fikcyjnym programie paradokumentalnym Na Ratunek 112. To generalnie bardzo długa historia, natomiast wniosek jest taki sam. Nie ma Na Ratunek 112 na moim kanale, bo za każdym razem YouTube mi to blokuje. No ale dobrze, niech będzie, specjalnie dla was zrobię wyjątek i na dzisiejszym filmie po prostu nie zarobię. Więc doceńcie to, dajcie łapkę w górę i subskrypcję i wejdźcie także na mojego Twitcha, Instagrama i Twittera. Znowu nie włączyłem głowy, no kurka wodna, no. Oglądajmy, zapraszam. 12-letni Maciek Kurzawa był uczniem 6 klasy szkoły podstawowej. Chłopiec mieszkał z rodzicami i starszą siostrą Karoliną. Tego dnia umówił się na spotkanie ze swoją koleżanką z sąsiedztwa Pauliną. Od razu widać, że rzeczywiście to jest niedoświadczony 12-latek. Kto pryska perfumami na siebie w ten sposób? No, wszyscy doskonale wiemy, że jak chce się poprawnie użyć perfum, to się jej pryska obok siebie, żeby taką chmurkę wytworzyć. Pstryk, 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 a potem przez nią przechodzimy. Długo jeszcze będziesz siedział w tej łazience? Otwieraj! Co się tak rzucasz? Śpieszę się, muszę się ogarnąć. Ja też. Czy to droga woda kolańska, taty? Serio, młody? To takie śmieszne, że chce ładnie pachnieć? Dla kogo? Dla siebie. Nieważne. Wypadł z łazienki. A ty musisz wszędzie łazić z tym telefonem? Muszę. Sio! To jest najbardziej nienaturalna rozmowa, jaką widziałem w życiu. What the fuck? Po pierwsze, to pomiędzy tymi aktorami co chwilę zapadała niezręczna, dziwna cisza. Po drugie, ten chłopak w pewnym momencie się zatrzymał, żeby sobie przypomnieć kwestię i po chwili opowiedzieć, co było strasznie dziwne. A ty musisz wszędzie łazić z tym telefonem? A po trzecie, jaki nastolatek czepia się innego nastolatka, że dużo korzysta z telefonu? Moja siostra była starsza o 3 lata i tak średnio się dogadywaliśmy. Jakiś czas temu spodobała mi się moja koleżanka i chciałem podpytać Karolinę, jak rozmawiać z dziewczynami. Ładna kolekcja książek, nie będę oszukiwał, podoba mi się całkiem, zaprzyjaźniłbym się z wami. Ale ona ciągle siedziała na telefonie i nie miała dla nikogo czasu, dla mnie w szczególności. Maciek wyszedł w końcu z mieszkania i na podwórku spotkał się z Pauliną. Dlaczego się tak dziwnie na mnie gapisz? Mam coś na twarzy? Nie, nie, zamyśliłem się. Dziwny jesteś jakiś ostatnio. Wydaje ci się. Pokaż jeszcze raz te koty. Pokaż jeszcze raz te koty? Czy to jest jakiś slang na sprośne rzeczy? Okej. Nie wiedziałam, jak mam powiedzieć Pauli, że mi się podoba. O Jezu, to chodziło o prawdziwe koty. Bałem się, że jak powiem coś głupiego, to przestanie mnie lubić. Dlatego chciałem, żeby Karolina mi pomogła. Mordo, ty zastosuj podryw na placu zabaw dla początkujących. Za warkocza ją pociągnij. Po południu rodzina Kurzawów jadła pizzę. Rozpoznam zaraz. To jest chyba dr Edgar pizza mrożona. Karolina odpisywała na wiadomości w telefonie, a zmęczeni rodzice nie odzywali się. Maćkowi nie podobała się panująca przy stole atmosfera. Siostra na telefonie, a rodzice patrzą smutno w przestrzeń. To wygląda jak prawdziwy rodzinny obiadek. No jak było w szkole? Spoko. No i jak było w szkole? Co? Co to? Wow, ja myślałem, że tutaj sama siedzę. Moi rodzice wracali z pracy i nie mieli na nic siły. Karolina w ogóle już z nimi nie gadała. Gapiła się tylko w ten głupi telefon, a oni nie zwracali na to uwagi. O, to! Właśnie to! To jest najbardziej nienaturalna rzecz, jaka mogłaby paść z ust 12-latka. Bo normalny 12-latek by się cieszył, że nikt mu dupy nie truje i mógłby sobie odpalić na komputerku LOLa albo Call of Duty. Kolejnego dnia Maciek przed spotkaniem z Pauliną zdobył się w końcu na szczerą rozmowę z siostrą. Liczył, że udzieli mu ona kilku pomocnych wskazówek, jak zdobyć względy koleżanki. Czego sobie życzysz?
Masz chwilę czasu? Chciałem porozmawiać. To sobie zadzwoń na telefon zaufania. Spadaj. Ciepłe ognisko domowe. Chodzi o taką jedną dziewczynę. Podoba mi się i... Mam to gdzieś. Przeszkadzasz mi. Ale... Won, smarku! Bardzo liczyłem na pomoc Karoliny, ale ona mnie zignorowała. Wkurzyłem się i to tak na serio. Dlatego wróciłem do domu. O Jezu! Nie będę śmiał się z tego chłopaka, ale trochę się pośmieję. Poziom aktorski... pychota. Trochę się zdenerwowałem, więc poszedłem do domu. Dlatego wróciłem do domu i schowałem jej ładowarkę. Potem poszedłem spotkać się z Paulą. Godzinę później Maciek wrócił do mieszkania w towarzystwie Pauliny. Jego siostra była zdenerwowana, gdyż nie mogła znaleźć ładowarki do telefonu. Gdzie jest ładowarka? Mam rozładowany telefon. Gdzie ją schowałeś? No mów! Ej, weź, wyluzuj, siostra. Zachowujesz się jak świruska. Jestem umówiona na imprezę, muszę odpisać ludziom. No dawaj ładowarkę! Czy tej gówniarzu nie rozumiesz? Potrzebuję odpisać ludziom! Robimy ruchy ekipa, tak że planuje miliard rzeczy, no! Pamiętacie te piękne czasy, by the way, widzowie, jak Fris nie robił ruchów? Jeżeli nie korzystacie z Twittera, to co jest z wami nie tak? Zacznijcie korzystać z Twittera, come on! I zacznijcie też obserwować Friza na tym Twitterze. Jego każdy tweet opiera się właśnie na tym. Robi ruchy ekipa, jakie porywane robi ruchy. Idę się kąpać. Nie przeszkadzajcie mi. A po co ci przedłużasz? Właśnie, dobre pytanie. Z przedłużaczem idziesz się kąpać? Siostra, powinienem się o ciebie martwić? Find out what happens when I drop a toaster into Adam's bath. A jak mam inaczej naładować telefon? To przecież ciebie się rozładował. Dziewczyna poszła z przedłużaczem do wanny. Zaczynam się domyślać, widzowie, dlaczego ten program nazywa się Na Ratunek 112. Było mi normalnie wstyd za siostrę. Narobiła mi obciachu i to przy Pauli. Jak zwykle była chamska i niemiła. Miałem jej powoli serdecznie dosyć. Minęło 10 minut. Maciek i Paulina grali na konsoli w salonie, gdy w pewnym momencie zgasło światło. Ej, no wygrywam, dlaczego wyłączyłeś? To nie ja, chyba wysiadł prąd. Jedno z nich używa kontrolera do PlayStation, drugie używa kontrolera do nie wiem czego. Jako prawdziwy gamer naprawdę niesamowicie mnie irytuje, jak jest jakakolwiek scena w paradokumencie, gdzie właśnie grają na konsoli i oni nie grają w sposób normalny, no... Nie, nie, oni zawsze muszą grać w taki sposób. Wow, wow, ale się dzieje, I kolejna rzecz. Twórcy paradokumentów, błagam was, chociaż sprawdźcie, żeby te kontrolery były do dobrej konsoli, dobra? Bo ten czerwony to nie jest kontroler do PlayStation. To co robimy? Możemy pograć w planszówki. Okej, tylko jeszcze przy toalety. Maciek i Paulina wyszli z pokoju. Dwunastolatek zaczął pukać do drzwi łazienki, gdzie kąpała się jego starsza siostra. Nie za ciemno ci tam? Halo, słyszysz? Udaje, że nas nie słyszy? Może zasnęła. Albo słucha muzyki na słuchawkach. Bardzo się, dziewczynko, nie pomyliłaś. Owszem, zasnęła. Snem wiecznym. Zacząłem się coraz bardziej martwić o Karolinę. Karolina, to nie jest śmieszne! Powiedz coś, no otwórz! A jeśli się jej coś stało? Ej, nie denerwuj się tak! Ale co mam zrobić? Nie wiem, dzwoń po starych, żeby przyszli tego się ogarnęli. No co masz zrobić? Włącz korki i gramy dalej w Tekena! Nie odbierają. A co jak ona potrzebuje pomocy? Ja pierniczę! Dobra, nie ma co czekać. Lepiej dzwoń na pogotowie. Im dłużej Karolina nie odpowiadała, tym bardziej byłem pewny, że coś jej się stało. Rodzice nie mogli mi pomóc, więc zadzwoniłem na numer 112. Wow, to nazwa tego programu! W centrum powiadamiania ratunkowego tego dnia swój dyżur pełniła operator Olga Adamczyk. To ona odebrała zgłoszenie od zaniepokojonego Maćka. Centrum powiadamiania ratunkowego, operator numer 21, w czym mogę pomóc? To się chyba stało mojej siostrze. Jak się nazywasz i skąd dzwonisz? Maciek Kurzawa, dzwonię z ulicy Sikorskiego 3/8. Ile masz lat, Maciek? 12. Dobrze, powiedz mi jeszcze raz, co się stało, ale proszę cię, uspokój się i mów wolniej, dobrze?
Moja siostra Karolina zamknęła się w łazience. Pukam, ale nie otwiera, a drzwi są zamknięte. Czy macie kontakt głosowy? Nie, jest cicho. Wołam do niej, ale nie odpowiada. Ile lat ma siostra? 15. A tak naprawdę okaże się, że siostrze nic nie jest, tylko się obraziła na brata. Twoja siostra na coś choruje? Leczy się na jakieś przewlekłe choroby? Nie, jest w pełni zdrowa. No chyba, że liczymy to, że jest łajzą. Nie, ona poszła się kąpać, długo nie wychodziła. Rozumiem, a czy w waszej łazience znajduje się piecyk gazowy? Chłopiec, który zadzwonił na 112, był bardzo wystraszony. Martwił się o swoją siostrę, co było w pełni zrozumiałe. Zadawałam mu kolejne pytania, żeby dowiedzieć się, co się stało. Kiedy usłyszałam, że dziewczyna brała kąpiel, pomyślałam, że mogła zatruć się tlenkiem węgla. Nie, ale nawet jakbyśmy mieli, to by nie działał, bo w mieszkaniu wysiadł prąd. Kiedy? Parę minut temu. A powiedz, co się stało? W sensie, no fajnie sobie ta pani rozmawia z tym chłopcem i w ogóle, ale mam nadzieję, że w tym czasie już ta karetka jedzie tam, prawda? Prawda? Nie wiem, grałem z koleżanką na konsoli i telewizor się wyłączył. Żarówki też się nie palą, chyba wywaliło korki. Rozumiem. Powiedz, czy takie awarie u was często się zdarzają? Nie, w ogóle. Powiedz, jesteś w mieszkaniu sam czy z koleżanką? A co ci to interere? A gdzie są twoi rodzice? W pracy. Wrócą pewnie pod wieczór. Co ja mam zrobić? W szkole zawsze mówili, że jak coś się dzieje, trzeba zadzwonić na 112. Słusznie zrobiłeś, Maćku. Dzwoniąc pod numer alarmowy, postaram się wam pomóc. Jesteś pewien, że drzwi do łazienki nie da się otworzyć? Nie. Poczekaj chwilę. Sytuacja naprawdę była niepokojąca. Chłopiec był wystraszony i przejęty. Dziewczyna rzeczywiście potrzebowała pomocy, dlatego w pierwszej kolejności wysłałam na miejsce straż pożarną. A, czyli ona dopiero po 20 minutach rozmowy stwierdziła, że okej, trzeba wysłać jakąś pomoc tam. Alrighty. Halo, mówi operator numer 21. Potrzebuje interwencję na ulicę Sikorskiego 3/8. 15-letnia dziewczyna zamknęła się w łazience. Brała kąpiel. Jej młodszy brat nie może wejść do środka, a ona nie odpowiada. Czy w łazience znajduje się piecyk gazowy? Już o to pytałam, chłopak twierdzi, że nie. Co to za głos? Czy pan strażak od 50 lat pali papierosy? Poza tym w mieszkaniu nie ma prądu, jest jakaś awaria. Zrozumiałem. Wyślę na miejsce jednostkę ratowniczo-gaśniczą. Dziękuję bardzo. Olga? Tak? Mówiłaś, że ta dziewczyna brała kąpiel? Tak. I wtedy wysiadł prąd? A może ona suszyła głowę suszarką, będąc w wannie? Suszarka wpadła jej do wody. No i doszło do zwarcia. Miałem podobny przypadek parę tygodni temu. Dzięki, też mi to przyszło do głowy. To zajebiście, ale wyślijcie karetkę! Maciek, jesteś przy telefonie? Tak. Powiedz mi, czy kiedy w mieszkaniu wysiadł prąd? Czy twoja siostra przed tym suszyła włosy? Na pewno byś słyszał odgłos suszarki. Nie, nic nie słyszałem, ale wzięła telefon do ładowania. Nie, nic nie słyszałem, ale była w wannie z telefonem i na telefonie chyba grała w jakąś grę mobilną RAID SHADOW LEGENDS! To nie jest odcinek sponsorowany. Ładowała telefon biorąc kąpiel? Tak, bo rozładowała się jej bateria, a ona ciągle siedzi na telefonie. Wzięła też przedłużacz. Zaczęło do mnie w końcu docierać, co mogło przydarzyć się tej dziewczynie. Coraz więcej ludzi niestety bezmyślnie korzysta z telefonu komórkowego podczas kąpieli. Nie będę was okłamywał. Biorąc pod uwagę inteligencję tej dziewczyny, no fakt tego, że wzięła kurde przedłużacz do wanny, to ja jestem zszokowany, że ona nie wzięła ze sobą jeszcze, nie wiem, mikrofalówki, żeby sobie obiadu zrobić, albo telewizorka, żeby serial obejrzeć. Postanowiłam nie zwlekać i od razu wysłać na miejsce karetkę pogotowia. Postanowiła pani nie zwlekać i wysłać karetkę pogotowia. Po 20 minutach rozmowy. Okej. Halo, mówi operator numer 21. Podejrzewam, że w mieszkaniu przy ulicy Sikorskiego 3/8 znajduje się nieprzytomna dziewczyna. Mogła zostać porażona prądem. Świadkowie zdarzenia nie mogą w tym momencie udzielić jej pomocy, ponieważ drzwi do łazienki są zamknięte. Dziewczyna została porażona prądem i o dziwo nie jest starą babą. Na miejsce została już wysłana straż pożarna. Przyjąłem, wysyłam karetkę. Maćku, zachowaj spokój, na miejsce jedzie już straż pożarna i karetka pogotowia. Chłopcze, zachowaj spokój, na miejsce zdarzenia jedzie już karetka i straż pożarna. Ale panowie z karetki powiedzieli, że muszą się coś tam załatwić w urzędzie skarbowym, bo jakichś tam dokumentów nie zanieśli, coś tam. Więc poczekaj tak od 4 do 6 godzin, dobra? Karetka? Dlaczego karetka? Podejrzewam, że Karolina mogła zostać porażona prądem. Czy ona umrze? Maćku, służby ratunkowe zrobią wszystko, żeby pomóc twojej siostrze. A kiedy przyjadą? Maćku, kochany, nie chcę cię obrażać. Ale Jezu, jaka gówniana gra aktorska, ja pierdzielę! Moja siostra Karolina! Czy ona umrze?
przejdziemy przez to razem, okej? To moja wina. Dlaczego ty tak mówisz? To moja wina! Dlaczego ty tak mówisz? No bo ja jej wrzuciłem ten przedłużacz do wanny. Razem z suszarką, mikrofalówką, telewizorem i prostownicą. Telefon jej padł, dlatego Karolina ładowała go podczas kąpieli. Maćku, ale to absolutnie nie jest twoja wina. Twoja siostra nie zachowała zasad bezpieczeństwa. Powinna wiedzieć o tym, że nie może korzystać w trakcie kąpieli z urządzeń, które są podłączone do prądu. Wiecie co, kochani? Mam takie dziwne wrażenie, że ta siostra po tej całej przygodzie nauczy się już, żeby nie brać przedłużacza do wanny. Mam takie wrażenie. Chłopiec był w ciężkim stanie emocjonalnym. Obwiniał siebie za wypadek siostry. Próbowałam wspierać go i pocieszać. Jednocześnie myślałam o tym, w jaki sposób dzieci mogłyby dostać się do łazienki, żeby pomóc poszkodowanej. Maciek, czy próbowałeś zwolnić blokadę w drzwiach? Nie. Wydaje mi się, że jeśli są to drzwi łazienkowe, to od wewnętrznej strony powinno być pokrętło, a od zewnętrznej strony jego zaślepka. Tak, nasza łazienka od środka zamyka się pokrętłem. No to słuchaj, chłopcze, otwórz łazienkę, wejdź do środka i wyjmij przedłużacz z wanny. Najlepiej gołą ręką. Halo, pogotowie? Pamiętacie to wezwanie do tej dziewczyny rażonej prądem w wannie? To już nie jest tylko dziewczyna, to się jej brat jest rażony prądem. Mógłbyś skorzystać z płaskiego przedmiotu, na przykład noża albo monety, aby spróbować zwolnić blokadę zamka. Trzeba w szczelinę w zaślepce wsadzić coś płaskiego i spróbować przekręcić. Mogę spróbować, idę po nóż. Bałem się, że już nigdy nie zobaczę swojej siostry. Miałem nadzieję, że drzwi jakoś uda się otworzyć. A ta koleżanka tak po prostu sobie stoi. Ale zajebiście, ale tutaj się dużo dzieje. U nas w domu jest raczej nudno. Ale tutaj jest super. Wow! Mam nóż. Dobrze, teraz włóż go w szczelinę i spróbuj przekręcić. Kurwa, co to za rysowanie klamek, gówniarzu? Jak cię zaraz strzelę? Ej, może ja spróbuję. Trzęsą ci się ręce. Udało się. Kiedy Maciek i Paulina weszli do łazienki, w wannie zauważyli Karolinę. Karolina! Nastolatka była nieprzytomna. Chłopie, odsuń tą rękę, nie wsadzaj jej do wanny! Nastolatka była nieprzytomna i nie dawała oznak życia. Maciek, co z poszkodowaną? Mów! Ona leży w wannie, nie rusza się! Wygląda jakby... Dobrze, spokojnie, słuchaj, spróbujemy pomóc twojej siostrze. Do wody wpadł przedłużacz, podpięła do niego telefon. Maciek, pod żadnym pozorem nie wkładaj ręki do wanny, ani nie dotykaj swojej siostry, dobrze? Musisz najpierw się upewnić, czy prąd jest rzeczywiście wyłączony. Znajdź skrzynkę rozdzielczą, wszystkie włączniki powinny być skierowane w dół i wskazywać off. Pamiętaj wszystkie, także ten największy, główny, okej? Ja sprawdzę. Karolina, słyszysz mnie? Ona nie odpowiada! Maciek, cierpliwości, zaraz udzielicie pomocy siostrze, ale najpierw musicie zadbać o własne bezpieczeństwo. Wszystkie bezpieczniki są wyłączone. Dobrze, teraz wyciągnijcie wtyczkę od przedłużacza z gniazdka. I ostrożnie spróbujcie wyciągnąć twoją siostrę z wanny i ułóżcie ją plecami na podłodze. W międzyczasie odwołałam też jednostkę straży pożarnej, ponieważ ich pomoc nie była już potrzebna. Wyciągnęliśmy ją z wanny i przykryliśmy ręcznikiem. Co teraz? Dobrze, teraz musisz sprawdzić puls. Przyłóż policzek do jej twarzy i obserwuj ruchy klatki piersiowej. Wyobrażam sobie, że wyjęcie tej siostry z wanny dla tego chłopca i dla tej dziewczynki nie było prostym zadaniem, tak? Oni są malutcy, więc im trochę czasu to zajęło. I tutaj pojawia się moje pytanie. Gdzie jest pogotowie? Włącz telefon w tryb głośnomówiący. Czy wyczuwasz oddech? Nie. Upewnij się, jeśli przez 10 sekund nie wyczujesz oddechu, będziemy musieli rozpocząć resuscytację, czyli sztuczne oddychanie. Sztuczne oddychanie? Ale że z moją siostrą? Nie, to ja już podziękuję, do widzenia. Nie oddycha! Nic nie czuję! Maciek, musisz najpierw udrażnić drogi oddechowe. Odchyl delikatnie głowę siostry do tyłu i sprawdź, czy u niej w buzi nie znajdują się jakieś ciała obce. Nic tam nie ma! Spleć więc dłonie na wysokości klatki piersiowej. W okolicach mostka będziesz musiał wykonywać uciski w tempie 100 na minutę. Uciskaj mocno, wykorzystując cały ciężar swojego ciała. Czy wszystko zrozumiałeś? Tak. Dobrze, teraz zacznij, ja ci pomogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 16. Ta co mruga! 13, 14, 15,
Chłopiec, mimo tego, że miał tylko 12 lat, wykonywał wzorowo moje polecenia. Byłam pewna obaw, czy tą dziewczynę uda się uratować, czy nie została znaleziona za późno. Mimo to walczyłam o jej życie do samego końca. Maciek na zmianę z Pauliną kontynuowali reanimację Karoliny. W niedługim czasie w mieszkaniu Kurzawów pojawili się ratownicy medyczni, którzy natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej. Dzień dobry, pogotowie ratunkowe. O, przyjechali synowie marnotrawni, no ile można było czekać? A to się okazuje, że ten chłopiec prowadził resuscytację przez 3 dni, czekając na ratowników. Co się stało? Moją siostrę w wannie poraził prąd. Jak długo leżała siostra w wodzie? Parę minut. Dawała jakieś znaki życia? Cokolwiek? Nie. Jakżeście ją wyciągnęli? Nie ruszała się. Nie upadła głową, nie uderzyła się o nic podczas wyciągania? Nie, nic się nie stało. Saturacja. Bardzo słabe wyczuwalne tętno. Dobra, mamy. Słuchaj, podpinamy diody. Musimy strzelać. Nie przywrócimy inaczej akcji serca. Strzelać? Ale ona już prawie martwa jest. Proszę nie strzelać. Taka notatka ode mnie. Jezu, jaki ten żart był słaby. Ja pierdzielę. Uwaga, proszę się wszyscy odsunąć. Będę strzelał. Uwaga. Wysyryk. Uwaga. Strzał. Pomogło? Nie pomogło. Jeszcze raz. Uwaga. Strzelamy raz jeszcze. Uwaga. Strzał. Dobra, maska. Tlen dajemy, będziemy zabierać. Będą ją zabierać? A w ogóle była opcja, żeby jej nie zabierać? Zakładaj maskę. Ja jeszcze raz robię strzał. Zakładaj tą maskę szybko. Dobra. Odsunąć się proszę wszyscy. Strzał! Dobra, decyzją moją zabieramy do najbliższego szpitala pacjentkę. Szybko noszę. Czy ona będzie żyć? Myślę, że tak. Spokojnie. Spokojnie będzie pod opieką dobrych lekarzy. Przyjechaliśmy do dziewczyny porażonej prądem. Nie wykazywała oznak życiowych, brak oddechu, brak tętna. Przyjechaliśmy do dziewczyny rażonej prądem. Nie wykazywała oznak życiowych. Dlatego gdy jej młodszy brat zapytał, czy będzie żyć, powiedziałem, że tak. Wykonaliśmy defibrylację i udało się przywrócić czynności życiowe. Dobra, będziemy jechać do szpitala? Nie płacz, będzie wszystko dobrze. Siostra na pewno wyzdrowieje. Spokojnie. Powiadom cię rodziców swoich o zaistniałej sytuacji, dobrze? Maciek, byłeś bardzo dzielny, brawo. Ona nie oddycha, nie uratowałem jej. Czy mi się wydaje, czy Maciek był szczęśliwy w tej scenie? Okej, Maciek był naprawdę szczęśliwy. Musisz wierzyć, że się uda. Nie trać nadziei. Co ja powiem mamie i tacie? Nie myśl teraz o tym, zostanę z tobą cały czas na linii. Co ja powiem mamie i tacie? Ja wiem, co ty możesz powiedzieć mamie i tacie. Witaj mama i tata! Chciałem wam powiedzieć, że od dzisiaj jestem jedynakiem. Nie zostaniesz z tym sam. Co z nią? Słuchaj, nie przejmuj się, nie jest źle. Może do szpitala ją zabierzcie, a nie stoicie i gadacie z tym gnojkiem! Nie jest źle. Wróciła akcja serca, ale dalej jest nieprzytomna. Wobec powyższego faktu musimy ją zabrać do szpitala. Przekaż rodzicom, że została zabrana do szpitala. Jak będziecie mogli, to przyjedźcie. Także spokojnie, tak jak mówiłem, nie wpuszczajcie nikogo obcego do domu, zamknijcie drzwi. I proszę, z rodzicami przyjedźcie do szpitala. Karola, trzymaj się. Przyjadę do ciebie z mamą i tatą. Maciek, słyszałam, że reanimacja się powiodła. Bardzo się cieszę, będę trzymała kciuki za twoją siostrę. To było bardzo trudne zgłoszenie. Nie mogłam dać gwarancji temu chłopcu, że jego siostra przeżyje. Pani nie mogła, ale ratownik z jakiegoś powodu mógł. Do czasu trwania akcji ratunkowej nie rozłączałam się. Kiedy zadzwonili rodzice, nie byłem w stanie z nimi rozmawiać. Paulina przejęła telefon i opowiedziała im, co się stało. Potem razem pojechaliśmy do szpitala. Nie mogłem znieść myśli, że moja siostra może umrzeć i że już jej więcej nie zobaczę. Kłóciliśmy się, ale ją przecież bardzo kochałem. Na oddział intensywnej terapii trafiła 15-letnia pacjentka po epizodzie zatrzymania krążenia spowodowanego porażeniem prądem. Jej stan określiliśmy jako bardzo ciężki. Badania EKG wykazały migotanie komór serca. Dziewczyna pozostawała nieprzytomna przez kolejne 2 tygodnie, podczas których udało nam się ustabilizować jej stan. Na szczęście dla poszkodowanej nie zostały zaburzone funkcje ośrodkowego układu nerwowego. Czekała ją jednak długa rehabilitacja.
Minęły 3 miesiące, podczas których Karolina wracała do zdrowia. Dramatyczne doświadczenie zmieniło dziewczynę, która od tego czasu ograniczyła korzystanie z telefonu i mediów społecznościowych. O Jezus Maria, jaki morał historii! No wystarczyło, że dziewczyna została rażona prądem i od razu zmieniła życie. Przestała korzystać z telefonu, bo telefony są złe, drogie dzieci. Jakie to jest głupie! Karolina dostała nauczkę na całe życie. Chociaż wolałbym, żeby nigdy nie doszło do wypadku. Jak pomyślę, że tak niewiele brakowało. Ja, mama, tata, moja siostra, wszyscy. Bardzo przeżyliśmy to, co się stało. Teraz chętniej spędzamy ze sobą czas. Telefon ani komputer nie zastąpi rodziny. Jakie to jest kurwa głupie po prostu. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Maciek znalazł sobie dziewczynę, Karolina przestała korzystać z telefonu cały czas, rodzice jednak stwierdzili, że nie będą brali rozwodu. No magicznie wszystko się poukładało, jej. Co roku blisko 100 osób umiera na skutek porażenia prądem. Do wypadków najczęściej dochodzi w domu na skutek niewłaściwego posługiwania się elektrycznym sprzętem gospodarstwa domowego. Wraz ze wzrostem popularności smartfonów, popularne stało się ładowanie telefonów w trakcie kąpieli. Popularne stało się ładowanie telefonów podczas kąpieli? Chcecie mi powiedzieć, że autentycznie ludzie tak robią? Mamy tak głupie osoby na tym świecie? A porażenie prądem może skończyć się ciężkim kalectwem lub nawet śmiercią. No okej, czyli kolejny wniosek programu. Prąd zły, uważajcie na prąd. Dziękuję wam serdecznie, kochani, za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. Nie będę kłamał, to był tragiczny odcinek. Ja zaraz skoczę do wanny i się porażę prądem. Chryste! Oczywiście, jak zawsze na koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję i napiszcie mi jakiś fajny, oryginalny komentarz. A zwycięzcy dostaną serduszka, dam serduszka ich komentarzom. Każdy wie, że serduszka w komentarzach to jest waluta przyszłości, Oczywiście wejdźcie też na koniec samego Twitcha, Instagrama i Twittera i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. I na pewno to nie będzie na ratunek 112, na pewno nie. Czołem. Łykam powietrza za dużo podczas gadania i potem bekam jak debil.